Siema, witajcie, ja nazywam się komonosik.pl, witam i zapraszam was na kolejny part z serii Przygody z Margonem. Witajcie dzisiaj w biciu Herosa, Vernusa, Versusa, Zonsa, tak, będziemy dzisiaj bili sobie tutaj właśnie Tytana, jak widzicie. Nie wiem, czy ja powiedziałem Herosa, jak Herosa to przepraszam, oczywiście chodziło mi tutaj o Tytana. Może przedstawię moją grupę. W pierwszej linii mamy Rym 2, Wojownika, dalej Girgor, Mor, dalej mamy Bonsula jako maga i trzecia linia, czyli najbardziej liczna w naszej grupie, czyli Emiasz, Idunfmi, Konel, Hayabuzer, Mokino oraz Manio Manio. No i tak, no kurde, walka się rozpoczęła naprawdę nieciekawie na początku, gdy zginął nasz już pierwszy tropiciel, czyli Bergermon, który naprawdę dużo mógł tutaj zdziałać. No niestety, Versus Zons jest naprawdę mocnym tytanem. No to widzicie, już jest pełno osób, którzy w razie naszej przegranej na pewno tego tytana będą chcieli nam zgarnąć. Dlatego musimy tutaj jak najwięcej zamrożeń, jak najwięcej ciosów spowalniających na tego tytana. Napiszę, że Zamro Joguch jest mój krytyk, już widzicie, przebiłem mu się na full mu się już przebiłem. Chodzi mi o fizyczne, magiczne, już tutaj on żadnego pancerza mocnego nie ma, dlatego możemy go już kąsać, no ale musimy pamiętać jednak o tych zamrożeniach. Jakieś bony muszą powchodzić, wiadomo. Teraz musimy go szybko zgasić. Kurde, Zamro, tu musi pójść Zamro. Jest klątwa, manio, klątwę walną mu tutaj, więc bardzo dobrze. Ja tutaj jeszcze obniżam mu odporność, teraz on dostał klątwę, więc nie powinien nam tutaj żadnego ciosu specjalnego uderzyć. No ale trzeba naprawdę być czujnym, bo tutaj naprawdę walka jest, tutaj widzicie, wykonuje egzekucja, klątwa, utrata tury, więc ma już 88%. To będzie na pewno bardzo ciężka walka, jeśli uda nam się wygrać. Ja oczywiście wierzę, że uda nam się wygrać. Tutaj zobaczcie, ile już kurde ludu jest, w razie czego druga drużyna już jest przygotowana do ataku, do natarcia, więc musimy być czujni, że tak powiem. Tutaj widzę, ktoś trochę wkuje, ponieważ tutaj manio ma trochę zaspał. No ale co, jest podwójny cios, tu przepraszam was szczerze, już dostaję powiadomienia na Facebooku o tym, że piszecie na moim profilu. Zaraz będę się wam podpisywać. No i tak, 86% ma on już. Widzę Mokino, tutaj ładny cios, prawie 8000 oddał. No zobaczcie, że większość z nas nie ma tego, na przykład 167 poziomu. O kurde, 17k walnął. Zapytam się, czy go lekać. Leczyć się, Girgor. Czekajcie, może go uleczę, żeby on tutaj jeszcze nam trochę potankował. Bo jak on padnie, kurde, ale mocny cios, ja pierniczę. Zobaczcie, jak tutaj mocny cios, tutaj Konel się na szczęście uleczył. Nieźle nas ścisnął, no trochę nie mamy, brakuje nam, delikatnie to mówiąc, tych wszystkich zamrożeń i tych różnych ciosów, bo wiecie, to jest bonsur, zamrożenie, bardzo dobrze, tylko szkoda, że on z błyskawic w ogóle tutaj bije tego Versusa Zonsa. Jego, nie wiem, może sobie zrobił jakieś lepsze trochę umki, to może było prościej, bo sam pisał tutaj mi, jest manio zamrożeniem. Tutaj sobie może oddam jeden cios. Kurde, no co tak przypieprzył, za przeproszeniem. Ajajaj, ale nieźle przywalił. Zobaczcie, jak zgasił naszego tutaj pala, więc kurde, zostało nas 8. No może być, delikatnie mówiąc, ciężej, ale ja wierzę w zwycięstwo. Wy również kibicujcie, bo jak uda nam się zabić Zonsa takim składem, naprawdę sukces będzie ogromny. Jest zamrożenie Konel. Ja tutaj też będę szykował szyldowy pocisk, w razie czego, bo widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak jak mówiłem, 8 jeszcze nas zostało. Kurczę, ale to już się, kurczę, ta wroga drużyna nieźle nazbierała. Jest cios krytyczny. No kurczę, jak mu ten wali, ten Versus. 14 tysięcy uderzył do Rym 2. No trzeba leczyć Woja.
Dobra, Wojt został już uleczony. Tu widzę potężne ogłuszenie. No, widzę, że mało z nas, kto z nas ma klątwy tutaj. Jest tutaj, patrzcie, zamrożenie z mojej strony. Dwa ładne ataki. Chociaż tyle. Tutaj mogłem zabłysnąć tymi ciosami. Dobra, tutaj cios krytyczny. Jest zamrożenie, pięknie. Więc spoko. Jeszcze trochę będziemy mogli, będziemy mieli więcej czasu, żeby go tutaj pokąsać. Kurczę, ten Rym 2 ma trochę mało tego życia, 31%. Może go trochę uleczyć, bo jak tutaj wojna padnie, to to może być już bardzo nieciekawie. Już tu leczenie zużyłem. Ktoś, jeden z tropicieli, powinien jeszcze uleczyć, nie wiem, Manio Manio i Duf, i Duf mi nie leczę go, tylko czekam na turę. Jest zamrożenie kolejne. Tutaj widzimy, chyba jest, trochę się uleczyłem. Tutaj Rym 2 został uleczony, 12 tysięcy, czyli szansa kolejna dla nas. Jest kolejne zamrożenie. Dobra, to lodowy pocisk jeszcze oddam. No cóż, tutaj bez szału, bez jakiegoś krytyka. No ale szybki, składny cios w moim wykonaniu został już oddany. No i tutaj, kurde, grad cool. Tutaj będzie pewnie jakiś cios specjalny. To trzeba mu cholera jasna przerwać. Dlatego teraz musi być jakiś zamro. Zamrożenie musi tutaj pójść, wejść komuś, bo jak nie wejdzie, to będzie naprawdę nieciekawie. Cios krytyczny, bonsul. Jak tutaj on wejdzie, mu ten cios specjalny, to możemy wszyscy zginąć. Tak, tak, tak mi się wydaje. Jest zamrożenie, Manio Manio, on zawsze wie, jak tutaj, w jakiej odpowiednim... O, ja tutaj po raz kolejny dałem jakieś zamrożenie, no ale już niepotrzebnie było moje, bo tutaj udało nam się... Manio Manio, udało mu się... Tutaj widzę, patrzcie, 6909 obrażeń fizycznych przyjął na klatę Rym 2, więc mocny, mocny cios został udany w jego stronę. Kurczę, mało mamy trochę ludzi, którzy to są tutaj z bliska, biją tego zonsa. Tutaj może oddam mu, tutaj widzicie, uleczyłem się co turę, tutaj mam błogosławieństwo takie bardziej do PvP, ale niestety założyłem, nie mogłem go teraz zdjąć, dlatego je mam na sobie. No dobra, teraz oddam może lodowy, albo nie, dobra, lodowy pocisk. Jest, co tam, szybka strzała, o taki też szybki dość cios. Tutaj bardzo ładnie, zobaczcie, unik zrobił Rym 2, bo jak ten cios by mu wszedł, to naprawdę by było bardzo źle. Tutaj może lodowy strzał. No, raczej podwójny strzał. Mogłem go zostawić na jakiś cios specjalny, no ale teraz będę bił bez many troszeczkę, żeby wiadomo, w razie czegoś, jak będzie jakiś cios specjalny. Zobaczcie, tutaj ogłuszenie pierwszy, chyba ładny cios, z tego co pamiętam, Rym 2, który oddał w tej walce. Ma już 51% versus Zons. Kto tutaj ma manę? Zobaczmy, kto ma tutaj manę. Zobaczcie, tutaj ma many trochę jeszcze. Jest tutaj, zobaczcie, kurczę. Teraz trzeba mu ten cios specjalny przerwać. Jest, zobaczcie, zamrożenie w wykonaniu Hayabusera. Przerwałem cios specjalny, jest po prostu zajebiście, że tak określę, bo udało mi się to zrobić. 48% tutaj Manio Manio pisze o tym, że nikt nie ma aury, bo wiadomo, aura dałaby nam SA, by było nam prościej w walce z tym tytanem. No ale tak jak jest, no nie jest na razie najgorzej. Powiem, że idzie nam dobrze. Szkoda, że tutaj nasz tropiciel, ten 160, tak szybko zginął. Tutaj Manio Manio, widzicie, uleczył się do 100% dzięki dotykowi anioła. Ja już też się powoli leczę, mam 82%, wiadomo, co turę przywraca mi troszeczkę życia. Tutaj głęboka rana w wykonaniu Miasza. Teraz pora na mój cios. Ja tutaj oddam zwykły cios. Zobaczcie, no szybki, składny cios, bez jakichś szaleństw, bez większego komentowania udało mi się. Tutaj Manio Manio, zobaczcie, dostał atak błyskawicą, no ale Manio Manio miał wcześniej 100%, teraz ma 70%, więc to był dobry traf, że akurat w niego. Teraz może trzeba nazbierać, nie, wszyscy mają powyżej 70%, więc na razie nikogo leczyć nie trzeba. Trzeba być naprawdę uważnym i cisnąć tego zonsa. Kurde, 18 tysięcy aż dostał na klatę, że tak powiem. Dobra, lodowy pocisk jest, przebicie oraz szybka strzała. Teraz trzeba tego woja, kurde, podleczyć, bo jak nie podleczymy tego woja, to przegramy. Podleczyć tego woja trzeba.
tutaj nie wiem, kto ma many wystarczająco. Widzę, że Connell ma najwięcej z nas many. Dobra, atakuje. Taki szybki cios. Szkoda, że nie było jakiegoś mocniejszego ciosu, jakiegoś krytyka czy coś. Kurde, leczyć tego cholernego woja, bo jak woj padnie, a jesteśmy już blisko, to przegramy. Leczyć woja. Nie, poddajemy się. Nie poddajemy się, walczymy do końca, panowie. Walczymy do końca. Nawet jakbyśmy mieli tutaj przegrać, to walczymy do końca. No kurde, nikt nie ma many. Ja też tak piszę trochę na ostatni ratunek. Dobra, daję podwójny strzał. No jest ładny cios. Ponad tam 5-6 tysięcy oddany. Dwa ciosy. Z czego nie ma, z czego leczyć. No ja też tak kurde piszę. Jakbym się czegoś chciał złapać. Ja i no znowu, nie wiem, jakoś w tej walce mi takie szybkie ciosy tylko wchodzą. No kurde, 32% zostało na 7. No teraz będzie ciężko, zaraz on zrobi krok do przodu i będzie tutaj Bonsula bił ten tytan. No ale może w 7 uda nam się wygrać. Tutaj ma on na siebie defekty, różne spowolnienie, zatrucie. Dobra, teraz go pyknę z lodowego strzału. No kurde, znowu ten taki szybki cios. Nie wiem, jakoś w tej walce nie mogę żadnego mocnego krytyku wsadzić. Tak, może żeby ktoś zbierał trochę many na razie czego na leczenie. Bardzo ładny, widzicie, Bonsul unik tutaj zrobił. Teraz mówi on, że odepchnięcia by się przydały, no ale raczej nikt nie ma tego bonusu. Dobra, szybki atak, no po raz kolejny szybki atak. No nie wiem w tej walce, co się dzieje, że jakieś tam, wiecie, mocne krytyki mnie wchodzą, tylko jakieś tam szybkie ciosy. Tutaj absorpcji ma troszeczkę Bonsul na sobie. 22%, no naprawdę 22%, to jest już fajny wynik. Jest dotyk anioła w Connella wykonaniu, już ma 100%, jest zamrożenie w moim wykonaniu z ciosem krytycznym łącznie. Mała versus Zons 20%, czyli naprawdę pozytywnie. Teraz musi wejść zamro, teraz trzeba zamro mieć. Ja mam lodowy pocisk przygotowany, w razie czego trzeba go tutaj zgasić. Czekajcie, jest dotyk, no kurde, nie ma zamra, fuck, jest, dobra, zginął on tylko. Boże, myślałem, że już wszyscy zginiemy. Już się naprawdę przestraszyłem, że wszyscy zginiemy. Ale dobrze, że to był tylko cios w jedną osobę. Dobra, szybka strzała, przebicie, zrobi jeszcze jeden krok tutaj do nas. No ma 13%, no teraz powinno nam się udać. Kurde, się zapomniałem, że coś mam teraz zrobić. Naprawdę tak nagrywam niespodziewanie tą dla was walkę. Mówię, kurde, ale jak biję tytana, to obowiązkowo mam do nagrania film dla was. Jest cios krytyczny, jest ma on 11%. No teraz trzeba być czujnym, ja oddam teraz zwykły atak. O, jest manio zamrożenie. No pięknie manio zrobił unik teraz. Ma nadal 100%, ma 8% już ten tytan, czyli naprawdę super. Jest 7%, teraz szybki cios w moim wykonaniu. Jest tutaj Emiasz, trafił Mokino. Kurde, 5%, a tutaj ma 4%. Jest Emiasz, się trochę uleczył. Tutaj trzeba bić go do końca, trzeba go teraz już skończyć. Już nie ma możliwości. No i tutaj Connell napisał pewnie żartobliwie, że padamy. No ale my nie padamy, my wygrywamy tą walkę. Jest lodowy pocisk, zamrożenie. Manio ginie, ma versus on z 2%. Teraz 1%. 1%, kończ go. Cholera jasna, kończ go. Jest, kończył. Skończył pięknie. Zabiliśmy Zonsa. Mamy takie itemy, oto. Dobra, bierzemy to. To, czy mi się przyda, czy nie. W razie czego sobie to wezmę. Jak się nie przyda, to będzie ok. Udało nam się wygrać, zostały, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Fakt, że mam legendę, ale może mi się to przydać, więc w razie czego sobie wziąłem, jakbym legendę sprzedał, miał jakąś trudną sytuację finansową, musiał się pozbyć legend. Zobaczymy teraz, jakie będzie rozdanie lotów. Co dostałem? Dostałem rękawice na 154 poziom dla maga, paladyna, tropiciela. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tej walki, naprawdę była bardzo emocjonująca. Pewnie większość z was skazywała nas z góry na porażkę, no ale jak widzicie, udało nam się wygrać i dotrwaliśmy do końca. Ja was serdecznie pozdrawiam. No naprawdę dzisiaj był emocjonalny odcinek, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie, do zobaczenia, miłego dnia, hej.